Cześć, z tej strony Mike. Witam w kolejnym odcinku z serii NewsFlash i mam dzisiaj dla Was informację na temat zmian w popularnym portfelu Exodus. Portfel Exodus jest portfelem zarówno desktopowym na różne platformy, jak również portfelem mobilnym, jest wersja mobilna, ale przejdźmy może na początku, żeby wam pokazać, co tu się wydarzyło. Na początku Exodus i tre Trezor. Tak, Hardware War Experience, czyli doświadczenie obsługi portfela sprzętowego. Możecie tutaj wejść, tak? Trezor One i Trezor Model T. Współpracują w tej chwili z Exodusem, czyli możecie na portfelu sprzętowym przechowywać swoje, e, przechowywać swoje mm, klucze prywatne i szyfrować transakcje poprzez trezora. Jak widzicie, jeden z nich kosztuje 79,95, drugi 159,99. Oczywiście ceny są w dolarach, to jest jedna rzecz, która, która została tu wprowadzona. Dodatkowo niedawno, dosłownie parę dni temu, została wprowadzona 99 waluta i było nią Monero. No, i teraz zastanawiam się, jaka będzie setna. Także Monero jest także obsługiwane na Exodusie. I jeszcze jedna informacja. Było takie pytanie, i pojawiła się informacja, niestety nie pamiętam, kto mi ją wysłał, że na Apple App, czy Apple App Store pojawiła się wersja Exodusa na iOS, czyli jest do pobrania. Tak, Exodus jest na iOS, ma 4,5%. Przy 30 ocenach, ocenę z 5, także jest. Użytkownicy iPhone'ów także będą w stanie używać Exodusa. Moim zdaniem to jest bardzo fajna sprawa z racji tego, że Exodus jest jednym z lepszych portfeli, z takich podstawowych portfeli, których ja osobiście używam, to jest właśnie Exodus, to jest Jax Liberty. To jest dodatkowo także, ja oczywiście nie używam, ale z tych lepszych to jest także Coinomi, tych. A ja przy okazji dajcie znać, jakich portfeli wy używacie, jakich używacie na desktopa. Oczywiście mówię o desktopach, jeżeli używacie desktopu, bo na komórki to wiadomo. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Do następnego razu.